miniony piątek odbyła się 78. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych w Dębowcu. Uroczystość połączona była po raz pierwszy z dniem patronatów szkoły imienia cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu. Dębowiec jest związany bardzo ściśle z ważnym wydarzeniem historycznym, które odbyło się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Tu po raz pierwszy wylądowali spadochroniarze cichociemni, spadochroniarze Armii Krajowej. Przedstawiliśmy inscenizację słowno-muzyczną, przybliżyliśmy historię cichociemnych, wszystko przeprowadzili uczniowie. Mieliśmy znakomitych gości, pośród nich najważniejszego, pana majora Aleksandra Tarnawskiego, cichociemnego, weterana II wojny światowej. Kłaniam się zarówno całemu miastu, miejscowości, jak i wszystkim jego mieszkańcom. Witam. Przeprowadziliśmy dwa konkursy związane z Dniem Patronów Szkoły i muszę powiedzieć, że w konkursach brało udział ponad 90 naszych wychowanków i mogę powiedzieć jako nauczyciel historii, że zaangażowanie, zainteresowanie jest coraz większe. Jesteśmy zadowoleni. Myślę, że dalej coraz bardziej będziemy kontynuować edukację związaną z naszą małą ojczyzną. Myślę, że mogę być tego dumny, że chodzę do tej szkoły, że mogę w pewien sposób upamiętniać i dbać o tą tradycję cichociemnych razem z innymi uczniami. Bardzo się cieszę, że mogę pokazać się tutaj, pokazać też swój talent i że mogę po prostu okazać patriotyzm do naszej ojczyzny poprzez, jak ja to zaprezentowałam, przez śpiew. Myślę, że to, że naszymi patronami są właśnie cichociemni, zobowiązuje nas do tego, byśmy właśnie naśladowali ich, byśmy byli odważni i nie bali się spełniać swoich marzeń, tak jak oni marzyli o wolnej ojczyźnie i dzięki temu mieli determinację do tego, by ją po prostu odzyskać. Rozmawiam z kapralem? Tak. Jak się czułeś w tej roli? Czułem ogromny stres, ale nie było źle. Wszystko wyszło bardzo dobrze. Jak się drużyna spisała? Bardzo dobrze się spisała, nie było żadnych pomyłek. Będą jakieś odznaczenia? Awanse? Najprawdopodobniej będą. No, przed samą akademią był towarzyszony na pewno stres, ale jak już weszliśmy na scenę, to poszło chyba wszystko zgodnie z planem i mamy nadzieję, że wszystkim się spodobało. No, było to dla nas pewnie takie, no dla mnie był to pewien zaszczyt, że mogliśmy brać udział w akademii, która jest poświęcona cichociemnym, bo byli to naprawdę niesamowici ludzie. No, rozpiera mnie wręcz duma z tego, że mogę brać udział w czymś takim. Cieszę się też, że należę do szkoły, w której, która upamiętnia takich wspaniałych bohaterów tego narodu, jakim byli cichociemni. I cieszę się, że możemy ich upamiętniać w ten sposób i że ich imię dalej jest rozpowiadane i to, co zrobili, jest jakby chwalone i upamiętniane.